Często dostaję pytania, jak zostać osobistą stylistką? Co trzeba zrobić, żeby pracować jako personal shopper? I dzisiaj odpowiedź na to. Zapraszam na film. Pracuję jako osobista stylistka, czyli taka stylistka, która nie ubiera ludzi do sesji zdjęciowych czy na pokazy mody. Nie dbam o modelki. Oczywiście czasem zdarza mi się to robić, natomiast głównym moim zajęciem, właściwie dwoma, to są zakupy z klientami, czyli wydawanie czyichś pieniędzy na ubrania i porządki w szafie, przeglądy szafy. To są dwie rzeczy, na których opiera się większość mojej pracy i właśnie o pracy takiej stylistki mogę opowiedzieć, ponieważ bardzo często dostaję pytania, jak zostać osobistą stylistką, jakie książki przeczytać, jakie szkolenia zrobić, co tak naprawdę ma znaczenie w tej pracy. Trzy podstawowe moje usługi to analiza kolorystyczna, przegląd szafy i zakupy ze stylistką. I to są takie sprawy, które większość stylistek oferuje. Natomiast jest tutaj jedna niezgodność, ponieważ wiem, że bardzo wiele stylistek nie poleca analizy kolorystycznej, nawet się z nią nie zgadzają. Ja jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, natomiast uważam, że każdy, kto chce ubierać innych, powinien znać podstawy doboru kolorów. Nie dlatego, żeby samemu się nauczyć, tylko po to, żeby dobrze wytłumaczyć to klientowi. Ponieważ ja wierzę w to, że każdy człowiek, który chce zostać stylistą czy stylistką, ma bardzo dużą zdolność dobierania kolorów, czy do typu urody, czy zestawiania ich ze sobą. Natomiast klienci bardzo często oczekują od nas, że będziemy uczyć ich, a żeby uczyć, trzeba umieć dobrze wytłumaczyć. Żeby dobrze wytłumaczyć, bardzo dobrze jest posiąść wiedzę teoretyczną. I tą wiedzę teoretyczną można zdobyć na szkoleniach, albo można zdobyć ją z książek. Nie będę polecała tutaj konkretnych szkoleń, ponieważ wszystko zależy od tego, jaki nurt analizy kolorystycznej chciałabyś wybrać dla siebie. Najbardziej popularne to 4 typy kolorystyczne i 12 typów kolorystycznych. I tutaj ja pracuję na 12 typach, dlatego będę polecała po pierwsze książkę na temat 12 typów kolorystycznych. Książka jest mojego autorstwa, także tym bardziej ją polecam. Natomiast polecam też szkolenia. Ja prowadzę takie szkolenia, to są takie szkolenia dwudniowe, szkolenia na żywo, stacjonarne, teoria plus praktyka, ale też polecam szkolenie z analizy kolorystycznej, które sama kończyłam i wiem, że prowadzi je osoba, która fantastycznie potrafi przekazywać wiedzę. To jest kurs prowadzony przez Makeup Instructors Academy. Prowadzi je Ania Ciechomska. Link będę oczywiście do tych szkoleń podawała pod spodem w opisie filmu. I to są dwie takie rzeczy, czyli kurs plus książka, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że zna się całą teorię analizy kolorystycznej. Nie trzeba nawet później jej przeprowadzać, ale na pewno daje to podstawę do tego, żeby później tłumaczyć klientom to, co jest najważniejsze. Ale kolory to jedna sprawa. Mamy jeszcze do czynienia z fasonami ubrań, czyli ze stylizacją sylwetki, z typologią sylwetek. No i tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ nazewnictwo, jeżeli chodzi o typy sylwetek, jest bardzo zróżnicowane. Są takie podziały typu gruszka, jabłko, pietruszka, tak zwane warzywno-owocowe. Jest podział na typy sylwetek według brytyjskich stylistek Trini i Susanna. A propos właśnie ich książkę, bardzo mocno polecam. To jest taka, ja mam wersję angielską, natomiast jest też oczywiście wersja polska. Tu jest 12 typów sylwetek i to jest naprawdę Biblia, jeżeli chodzi o wiedzę stylizacyjną. To jest bardzo dużo informacji. Nawet jeżeli koncepcyjnie, stylistycznie nie do końca zgadzam się z Trini i Susanna, ale na pewno techniczna wiedza jest super. Są też sylwetki według na przykład Goka i on napisał również książkę. Ja te książki wszystkie tutaj posiadam, natomiast nie będę ich wyciągała, ponieważ no, będzie się to trochę tutaj, ten film byłby po prostu za długi. Natomiast książka Goka jak dla mnie jest totalnie nieudana. Nie ma tam za dużo wiedzy, która mi by się przydała jako stylistce. Jeżeli to ma być inspiracja dla kogoś, kto chce sobie poczytać o sylwetkach, okej, natomiast niekoniecznie, jeżeli chce się zostać stylistką, ale na pewno warto przeczytać. Te wszystkie książki, które ja mam z tyłu, nawet jeżeli nie są najważniejsze w mojej pracy, na pewno warto przeczytać. A książką, którą warto przeczytać, jeżeli chodzi o sylwetki, jest książka, która w ogóle jest dosyć mało popularna, a może dlatego, że ma kiepski tytuł, to Jak wyglądać sexy. Jak wyglądać sexy to jest taka książka, w której jest bardzo, bardzo wiele typów sylwetek, nie mają one swojego nazewnictwa, ale bardzo technicznie i bardzo dobrze w
wytłumaczone jest, jak poszczególne niedoskonałości sylwetki ukrywać, albo jak eksponować to, co w naszym ciele jest najfajniejsze. Także książka jest naprawdę bardzo, bardzo super. Bardzo dobrą książką na temat sylwetek jest też książka Moniki Jurczyk, osobistej stylistki. Ona tam prezentuje swój autorski system sylwetek. Natomiast ta książka jest świetna nie tyle ze względu na techniczną wiedzę, co tak jakby przekazanie filozofii ubierania się. I to jest na pewno bardzo, bardzo super. To są, jeżeli chodzi o sylwetki, książki skierowane do osób, które będą ubierały kobiety. Natomiast oczywiście ubieramy też mężczyzn. I tutaj niestety na temat ich sylwetek nie ma za wiele. Nie ma tak naprawdę książki na temat męskich sylwetek, ale są świetne książki, jak ubierać mężczyznę. Jakie są kanony męskiej elegancji, jak można je łamać. I tutaj zdecydowanym faworytem jest Michał Kędziora, czyli Mr. Vintage. On napisał swoją książkę, która jest naprawdę kompendium wiedzy. To jest książka, do której ja bardzo często wracałam, ale oczywiście też polecam jego bloga, bo tutaj też bardzo, bardzo wiele pożytecznych informacji można znaleźć. Oprócz książek takich, które nauczą nas technicznej wiedzy, przydałaby się też zaplecze historyczne. Ponieważ zakładam, że osoba, która chce zostać stylistką czy stylistą, ma ogromną miłość do ubrań. I ta miłość do ubrań to nie tylko bieżące trendy, ale nie tylko to, co możemy znaleźć po prostu w naszym tutaj osiedlowym markecie, ale przede wszystkim filozofia. Filozofia mody, moda traktowana jako sztuka. I bardzo wiele książek jest na ten temat, które są przydatne. Ja linki i tytuły będę podawała również w opisie do filmu, także można sobie po prostu od razu zamówić przez internet to, co ja polecam. Ale wszystko, co trafi Wam w ręce z zakresu historii mody, na pewno będzie bardzo pożyteczne. Czy to taka moda światowa od bardzo starożytnych czasów, czy taka bardziej bieżąca, nawet nasza polska moda z zakresu PRL. Oprócz tych książek, czyli typy sylwetek, historia ubrań, bardzo dużo też pozycji jest w księgarniach dotyczących takiej może filozofii ubierania się. I jedną z takich książek jest książka świetnej stylistki amerykańskiej Niny Garcia, Mała księga. Mała czarna księga stylu. I tych książek jest bardzo dużo. Ja teraz już nawet nie jestem w stanie wymienić wszystkich tytułów, ale są to bardzo często związane z Paryżem, z modą, z ubieraniem się, z Francuzkami, amerykańskie. Jest naprawdę bardzo wiele takich pięknie wydanych poradników, które mogą się nadawać bardziej jako prezent niż wiedza dla stylistów. Natomiast, jak wcześniej mówiłam, uważam, że wszystkie te książki na pewno warto czytać. To właściwie tyle, jeżeli chodzi o wiedzę i książki. Natomiast jeżeli masz już te podstawy, niestety może się okazać, że i tak nie uda Ci się zostać osobistą stylistką albo osobistym stylistą. Dlaczego? Ponieważ żeby to wszystko działało, to trzeba bardzo lubić pracę z ludźmi. Nie wystarczy lubić ubrania. Jeżeli lubisz ubrania, zostań stylistą pokazów, zostań stylistą sesji zdjęciowych. Natomiast jeżeli lubisz ludzi najbardziej na świecie, to wtedy w połączeniu z miłością do ubrań to jest zdecydowanie lepsza recepta na sukces. Oprócz tego, jeszcze tej miłości do ubrań, miłości do ludzi, trzeba mieć żyłkę przedsiębiorcy. Niestety bez tego żaden biznes nie wypali. Ja znam wiele osób, które mogłyby naprawdę, takich kreatywnych osób, które mogłyby zostać na przykład stylistą czy stylistką, natomiast wiem, że ze względu na ich podejście do biznesu, niestety to się nie uda, ponieważ to nawet chyba, myślę, że to jest najważniejsza rzecz. Tak naprawdę nieznajomość sylwetek, przeczytania tych wszystkich książek, śledzenia programów takich metamorfoz telewizyjnych czy Top Model, to nie wystarczy. To tak naprawdę jest bardzo, bardzo mały procent pracy stylisty. Praca stylisty to tak naprawdę praca trochę takiej osoby, którą można nazwać człowiek orkiestra, ponieważ to jest taka osoba, która musi znać się na tym, jak prowadzić fanpage na Facebooku, jak najlepiej zarządzać Instagramem, a jakie faktury można wrzucić w koszty, jakie
takie, nie? Jak opracować strategie marketingowe, gdzie najlepiej się reklamować, jakie wystąpienia przyjmować, a które nie, żeby dobrze budowało tą markę osobistą. Więc tak naprawdę, jak już zdobędziesz tą całą wiedzę teoretyczną, techniczną o kolorach i o sylwetkach, to zastanów się nad marketingowym spektrum Twojej działalności, bo to będzie szalenie kluczowe i niestety bez tego się nie uda. I żeby zostać stylistą i stylistką, trzeba mieć bardzo dużo wytrwałości i być przygotowanym na to, że przez jakiś czas, dosyć długi bardzo często, będzie się pracowało za darmo. Po prostu, w ramach promocji. Ja na początku, gdy postanowiłam, że chcę zostać taką pełnoetatową stylistką, przez pierwszy okres tej działalności pracowałam też gdzie indziej. To znaczy zajmowałam się czymś zupełnie innym po to, żeby mieć stabilizację finansową i tak jakby takie zaplecze, taki spokój psychiczny, że spokojnie mogę się rozwijać do momentu, jak wreszcie moja praca nie przyniesie mi na tyle dużych dochodów, żebym mogła zrezygnować z pracy etatowej. I to się udało. I to jest, nie mówię, że to jest jedyny sposób, ale na pewno jest to bardzo bezpieczny sposób. Wchodzenie w jakiś biznes na początku jedną nogą, żeby sprawdzić, czy ja na pewno się do tego nadaję, czy będą ludzie, którzy będą chcieli mnie kupić, czy nie. Wchodzenie od razu tak z całością, dwoma nogami do jednego biznesu może być ryzykowne, ponieważ może się okazać, że po prostu Twoje wyobrażenie na temat pracy stylisty, a to jak to naprawdę wygląda, no, może być mało satysfakcjonujące dla Ciebie. Dobrym sposobem na promocję się na początku jest przede wszystkim udzielanie się w internecie, czyli na przykład założenie sobie fanpage'a na Facebooku, strony takiego profilu na Instagramie i tam inspirowanie ludzi. Ale dobrym też sposobem jest branie udziału w różnego rodzaju konferencjach, takich eventach, wydarzeniach dla kobiet, dla mężczyzn, gdzie będzie można podzielić się swoją fachową wiedzą. Na początku bardzo często jest to za darmo, bądź za takie niskie stawki, natomiast z czasem, jeżeli Twoja marka osobista będzie bardzo dobra, wtedy i będzie bardzo dobra dla wielu osób, to wtedy będzie szansa na to, żeby te dochody z wystąpień były bardzo duże. Także podsumowując, na pracę stylisty można podzielić na takie części. Przede wszystkim to ta wiedza techniczna o kolorach, o fasonach, o historii mody, o tym jak znajdować swój styl, jakie są style. Poprzez takie bieżące czytanie magazynów, oglądanie pokazów mody, interesowanie się tym wielkim światem mody, do którego się tak naprawdę nie wchodzi na co dzień. Dużo pracy nad marką osobistą i bardzo, bardzo wiele wytrwałości. To jest mój przepis na sukces. Bardzo chętnie dowiem się, jaki byłby Twój i co jeszcze można by było do tego dodać, żeby całe to przedsięwzięcie, projekt stylista był udany. Dziękuję za dzisiaj. Jeżeli pojawią się jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. Najlepiej w komentarzach bądź jakiejkolwiek innej formie kontaktu. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!